Po najtańsze monety zapraszam na stronę fifacoins.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podasz hasło Golzor, otrzymasz niespodziankę. Link znajduje się w opisie. Zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Golzor. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trybu Ultimate Team. Jak widzicie na samym początku kupujemy nowego lewego pomocnika do składu Serie A, a jest nim nie kto inny jak Stefan El Shaarawy, więc skład Serie A wzmocniony, czas na skład rosyjski, a tutaj oczywiście najbardziej do wymiany był prawy skrzydłowy, więc Koniate, chyba tak się nazywał, za Koniate wskakuje Promes, no i miejmy nadzieję, że to właśnie Holender będzie lepiej się spisywał od poprzednika, więc Holender będzie miał szansę na debiut już za chwilkę, bo to właśnie składem z Ligi Rosyjskiej wychodzimy na pierwsze spotkanie, a Stefan El Shaarawy jeszcze na ten debiut musi poczekać. Tymczasem, tak jak mówię, szukamy pierwszego przeciwnika i już znaleźliśmy NS Balo, no i skład mamy z Ligi Angielskiej, tyle że ten środkowy pomocnik ofensywny, którym oczywiście jest James Rodriguez, tutaj nie jest troszkę to zrozumiałe dla mnie, ale tak czy siak skład naprawdę mocny i mogliśmy tutaj spodziewać się ciężkiego spotkania. Minuta trzecia w ataku przeciwnik, prostopadła piłka tutaj do Remiego. Remi Sweaty próba do Sturridge'a, ale ten na ślizgu nie trafia na szczęście do naszej bramki. Kolejna akcja, minuta 28, Dani tutaj próbuje jakichś trików, został jednak zatrzymany. Mamy jednak oczywiście rzut z autu, piłkę ma znowu Dani, zagrywa do Denisowa. Ten odgrywa do Portugalczyka, ten przerzuca piłkę na drugą stronę, jest tutaj Promes! No i bardzo bliski debiutanckiej bramki Holender, ale niestety tylko słupek. Minuta 34, właśnie w ataku Holender, za daleko sobie piłkę wypuścił, ale błąd tam popełnił obrońca, w dalszym ciągu więc Promes, dwa fake shoty technicznie obok bramkarza i w 35 minucie w swoim debiucie Promes zdobywa bramkę i 1-0. Minuta 37, więc chwilkę później Dani fake shot, z czym nawinął dwóch obrońców. Pędzi już sam na sam, tutaj niepotrzebny zwód, ale w dalszym ciągu piłkę kontroluje. Kolejny fake shot, przed obrońcę, technicznie obok bramkarza. I od minuty 38 mieliśmy już 2-0. Bardzo ładna bramka Portugalczyka. Co lepsze, w minucie 40, więc 2 minuty później Denisow prostopadle do Balde. Ten wychodzi sam na sam, uderza po długim rogu i mamy 3-0 w przeciągu dosłownie 4 minut, więc tutaj rape totalny na przeciwniku. 3-0 do przerwy i teraz mamy już akcję z drugiej połowy. Minuta 57 w ataku przeciwnik. Piłkę ma Szyrle, próba tutaj podania do Sturridge'a. Sturridge tutaj piłkę odzyska, ale genialnie tutaj w obronie Douglas piłkę ma już tutaj Bussufa. Podaje do Balde, ten piętką próbował do Denisowa. I teraz bardzo złe podanie obrońcy przeciwnika. Jak widzimy tutaj mnóstwo wolnego pola zostawili Danemu. Ten wyszedł sam na sam, strzelił po długim rogu i wyprowadził nas na czterobramkowe prowadzenie w minucie 59. Kolejna akcja ma miejsce chwilkę później, bo tutaj kick-off glitch w wykonaniu przeciwnika. Sturridge i niestety bramka honorowa staje się faktem, ale byłem tutaj sporo lepszy w tym spotkaniu, więc tutaj jeszcze jeden skill run w moim wykonaniu. Balde, kilka prostych trików, czym wypracował sobie sytuację, strzelił technicznie, raczej nie technicznie, tylko po prostu skutecznie i w tym momencie było 5-1 i takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło, pewne nasze zwycięstwo, no i powolutku możemy przechodzić do spotkania numer 2, gdzie tak jak mówię, zadebiutuje tym razem Stefan El Shaarawy, natomiast debiut w Promesa jak najbardziej udany, więc oby El Shaarawy podtrzymał tą tradycję dobrych debiutów. Jak będzie, przekonam się już za chwilkę. Szukamy drugiego przeciwnika, a jest nim, jak zaraz zobaczycie, Heskey Awesome One. Taki nick miał przeciwnik, a skład ma z Ligi Angielskiej cały srebrny, więc no, łatwego meczu tutaj na pewno spodziewać się nie mogłem. Minuta druga i Barbo, podanie piętką do Lazarewicza, ten prostopadle do Palacio, tyle że wyrzucił troszkę Argentyńczyka tutaj na bok, ale Palacio sobie tutaj poradził, wypracował sobie sytuację, uderzył słupek, drugi słupek i bramki niestety nie ma. Minuta 59, naprawdę przeciwnik chyba w 14 minucie dostał czerwoną kartkę i totalnie go zdominowałem w pierwszej połowie, ale bramki zdobyć nie potrafiłem, natomiast w minucie 60 padnie pierwsza w końcu bramka, bardzo ładna kombinacja, do sytuacji strzeleckiej doszedł Villa i nasz defensywny pomocnik zdobył bramkę numer 1. Niestety chwilkę później kick-off glitch w wykonaniu przeciwnika, za dużo miejsca jak Bonlachorowi tutaj zostawiłem, troszkę też tutaj szczęścia było, no i niestety napastnik Gaston Villa zdobywa bramkę na 1-1, tyle że chwilę później to my również zdobędziemy bramkę, bo Fernandez genialnym uderzeniem z rzutu wolnego wyprowadzi nas po raz drugi na prowadzenie, tak to chciałem złożyć, no i tak to właśnie też wyszło, więc to spotkanie
zakończyły się po prostu wynikiem 2-1. Kolejne 3 punkty. Warto przemilczeć to spotkanie, bo w drugiej połowie naprawdę grałem piach. Na szczęście udało się to spotkanie wygrać. I tak jak mówię, kolejne 3 punkty wylądowały na naszym koncie. Więc to było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobał, dajcie kciuka w górę, komentarz. Do zobaczenia w kolejnym Mówi Goldzor. Na razie.